Kilkanaście tak zwanych totemów, czyli słupów z ekranami multimedialnymi, pojawiło się w lubińskim ogrodzie zoologicznym. Dzięki nim każdy chętny, a przede wszystkim najmłodsi będą mogli dowiedzieć się więcej na temat mieszkańców ogrodu. Ekrany są dotykowe, więc steruje każdy użytkownik sobie paluszkiem. No ja zachęcam do zapoznawania się samodzielnego z treścią. Tutaj są zawarte informacje na temat wszystkich gatunków, jakie mieszkają w zoo. No, szczególnie wyróżnione są oczywiście gatunki, które eksponujemy specjalnie w ramach ścieżki edukacyjnej Fauna Polskiej. Jest to 30 gatunków. Ekrany wyświetlą filmy, będą emitować dźwięki, a wszystko w ramach ścieżki edukacyjno-turystycznej Fauna Polski, która właśnie jest tworzona w zoo. Głównym elementem ścieżki jest nowo powstający wybieg dla żubrów, ale też szereg elementów, które na terenie całego zoo się pojawiają. Między innymi właśnie totemy multimedialne z ekranami dotykowymi. Tych totemów jest łącznie 17, 14 przy każdej z wolier oraz na dziedzińcu Zagrody Zwierząt Gospodarskich. Na razie urządzenia działają w trybie testów, więc przedstawiciele ogrodu czekają na sugestie od mieszkańców miasta, co można poprawić w działaniu totemów. Poza tym w inkubatorze przedsiębiorczości w zoo działa nowoczesna sala audiowizualna. Dzięki niej duże grupy dzieci mogą wziąć udział w interesujących zajęciach. W środę ponad setka przedszkolaków brała udział w inauguracyjnej prelekcji na temat dinozaurów. To wszystko sprawia, że oferta edukacyjna placówki jest jeszcze bogatsza. Jak zaznacza dyrektor zoo, to jeszcze nie koniec niespodzianek.